Czy jest pan zadowolony z rządu aktualnie? Pewnie. Tak? Ale czy pana przekonali tą 13 i 500+? Żarty sobie pan robisz? Nie no, jakie plusy ma PiS? Co pan myśli, że to 13 i 14 to jest wszystko? Za Tuska? Co się panu nie podobało za Tuska, bo pan mówił, że... Wiek emerytalny. O co panu chodzi? No jasne. Wszystkie warunki szkodliwe zabrali wszystkim. Puszczaj tych uchodźców, czy nie? No po co? Jaki jest powód, żeby nie wpuszczać? Jest pan katolikiem, nie szkoda panu tych ludzi? Cały czas Platforma w taki sposób robi. Robi ludzi głupich. Krzyże ścinają, kościoły burzą, a kto się o Polskę upominał? Nie wiem, kto na przykład? No Kościół. Aha. Jeśli ktokolwiek zna historię, to powinien się zastanowić, co się dzieje. Czy nie wpuszczać uchodźców? Ma nawet matek z dziećmi nikogo, tak? Nie ma takiej opcji. No, widzę, że pan jest z Platformy. Dziękuję, do widzenia. Czy prezes Kaczyński powinien być w dalszym ciągu prezesem? Być w polityce i tak dalej? A dlaczego nie? Wiekowo jeszcze nie, już nie... Ja pan, jeśli nic nie robi złego, tak pan widzi w tej chwili na granicy, co się dzieje. A premier jak sobie radzi z prezydentem? Był jakiś lepszy, Komorowski, Kwaśniewski? Czy lepszy teraz jest Duda? A tutaj to różnicy nie ma. Jedni z drugimi się zgadzają. No, te ceny wzrastają, alkoholu i tak dalej, łódka po 1000 zł ma być, papierosy. A alkoholu nie piję, więc to nie interesuje. Nie dosyć pan to. A spożywcze rzeczy zdrożały? Niewiele. Paliwo na przykład? Po staremu, czy... To ma wpływ na ten wzrost cen paliwa. Podwyższyły się płace i cokolwiek wzrosło paliwo. Tak jak było za Tuska. Nawet powiedział, że może być w tej chwili 7 zł. Za litrę. Na razie 7 zł nie ma. A paliwa się więcej kupi za te pieniądze, które się zarabia. Czy powinniśmy zostać w Unii Europejskiej? Ja bym powiedział, że na 2 razy.